Po ostatnim odcinku muszka mi pękła ze śmiechu. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Tak brzmi pełny tytuł tego. Część z was pewnie wie, jaki jest mój stosunek do twórczości Adama Mickiewicza. Jakbym powiedział, że negatywny, to byłby to mniej więcej tak miarodajny osąd, jak powiedzieć, że no, Holokaust był troszeczkę nie w porządku. Nie będę jednak robił dziś z tego streszczenia prywaty, gdyż zdaję sobie sprawę, że pewnie dużo z was pana tatka lubi i szanuje. I ja to szanuję, że ktoś go szanuje. Gówno, nie lubię. Życie jest za krótkie, żeby pić marne wino. Jedno musicie jednak wiedzieć. Praktycznie każda polonistka jest wybitną, kurwa, specjalistką, jeśli chodzi o wiedzę na temat tej lektury. Także jeśli jej jeszcze nie przeczytałeś, Aś, no to raczej tego nie ukryjesz. No chyba, że to ukryjesz. Polecam więc osobiście przeczytać całość i szczerze mówię, no tak źle jak z dziadami nie jest. Jest troszeczkę lepiej, nie, jest nawet spoko bitwa pod koniec. Poza tym uczciwie i obiektywnie trzeba przyznać, że no szacunek to się Mickiewiczowi jednak należy. Szacunek, może bez przesady, że szacunek, może jakieś tam uznanie, że mu się kurwa no chciało. Ja bym tak nie potrafił, wy byście tak nie potrafili, jedynie może z osób żyjących to Patrycja Markowska by tak potrafiła. Ona jest obecnie w Polsce w rymowaniu chyba najlepsza. Mówię to z całkowitą powagą, ja przez tę jej piosenkę nową to kiedyś wypadek samochodowy spowoduje. Albo cały karambol, kurwa. Szacunek Mickiewiczowi należy się w mojej opinii również dlatego, że tym razem schował gdzieś swoje ogromne, nabrzmiałe, napompowane, paskudnie, kurwa duże, wybujałe ego i napisał coś z perspektywy trzeciej osoby. Da się. Co go jednak do pisania w ogóle skłoniło? No, wiecie mniej więcej, jaka była historia Polski. Nie wiecie. Się kurwa dowiedzcie. Były rozbiory, był pierwszy rozbiór, był drugi rozbiór, był trzeci rozbiór i po trzecim już chuja było, nie było Polski. Potem były powstania i no, ci, którzy brali udział w powstaniach nieudanych, to spierdalali potem. No kurwa psie, przecież ja cię kiedyś... Przecież jadł ziemniaki. Cały kurwa miesiąc. Tak jak pan. Okej, były rozbiory, pierwszy rozbiór, drugi rozbiór, trzeci rozbiór, potem były powstania i potem przesuń to jeszcze raz. Potem były powstania. Ci, którzy brali udział w powstaniach nieudanych, to spierdali za granicę, bo by się bali, że będą musieli, że represje będą mieli, że do konta pójdą. Tworzyła się więc emigracja, która no zamiast działać jakoś na korzyść ojczyzny naszej, to się trochę kłóciła. Mickiewicz zaś był emigrantem tego typu, który no nie walczył w powstaniu. Taki był z niego odważny koleżka. No jak tak siedział na tej emigracji, to mu się w sumie trochę głupio zrobiło, że no nie wziął udziału w tym powstaniu. I postanowił napisać powieść, która będzie taka trochę fajna, że taka no do poczytania, ale też taka trochę moralizatorska. Kończąc ten długi jak reklamy na TVN-ie wstęp, przejdźmy do samego streszczenia. Pan Tadeusz opowiada o... W sumie to Jacku Soplicy, alias księdzu Robaku, alias Bogusławie Lindzie głównie. A o panu Tadeuszu Drę też. Epopeja... Kurwa, jeszcze muszę wytłumaczyć, co to jest epopeja. Epopeja, inaczej epos, to taka książka, co się dzieje, akcja w czasie, jak się ważne jakieś rzeczy historyczne dzieją. I przeważnie jest rymowana. Dobra, lecimy. Dzień pierwszy. Do Soplicowa, w Wiochy położonej nad Niemnem, przyjeżdża Tadeusz Soplica, który się uczył w Wilnie jakiś czas. Wraca w swe rodzinne strony i pierwsze co to zapierdala do swego pokoju, bo się stęsknił za zabawkami. Wraca, a tam się okazuje, że ktoś jego zajebisty pokój, obwieszony plakatami Michaela Schumachera,
przerobił na pokój dziewczęcy, damski. Kurwiony jest jednak tylko przez ułamki sekund, gdyż jego oko dostrzega bardzo zgrabną łań. Tak mu się podoba, że momentalnie dochodzi w spodnie. Dziewczyna się peszy i ucieka, a Tadek od tego momentu za swój priorytet bierze wygrzmocenie jej. Mówiąc prościej, nasz bohater zakochuje się. Wieczorem ma miejsce wielka kolacja. Wielka, bo do Soplicowa przybyło w chuj ludzi. Bo jest kłótnia o zamek. Kłótnia jest pomiędzy Soplicami, sędzią Soplicą, a hrabią Choreszko. No potem się wszystko, nie będę wam teraz. Gośćmi na kolacji są m.in. asesor i rejent, czyli dwa urzędasy, które non-stop porównują swe kutasy. Nie robią tego jednak bezpośrednio, tylko poprzez różne głupie pojedynki. I to nawet nie pomiędzy nimi, tylko pomiędzy ich psami. Psy wabiły się kusy i soku. I się pojedynkowały na gonienie zająca na przykład. Także no idźmy dalej. Podczas kolacji Tadek flirtuje z Telimeną, czyli tamtejszą szmatą, którą mylnie traktuje jako dziewczynę spotkaną w swojej dawnej sypialni. No i tak jedzą i się nażerają i wszyscy są nażarci, idą spać, koniec dnia. Dzień drugi! Nastaje ranek, wszyscy się zrywają z łóżek i mówią: my idziemy zabić zająca, my szeroko idziemy, to jebać skurwysyn. No nie idziemy na polowanie. I wszyscy nakurwiają na to polowanie. Oprócz hrabi, hrabia Choreszko to był taki panicz, który przez całe życie nie musiał prawdopodobnie nawet zawiązać własnego buta ani razu. Przybył do Soplicowa, żeby odsprzedać sędziemu Soplicy swoją część zamku, gdyż no miał w niego całkowicie wyjebane. I nie byłoby pewnie całej tej historii, gdyby nie klucznik Gerwazy Rąbajło alias Mopanek alias Scyzoryk alias Daniel Olbrychski. Gerwazy był z Kielc, a jego ulubioną potrawą była zupa pomidorowa robiona z rosołu z wczoraj i żyletki. Tak naprawdę to nie... No i ten klucznik podbija do tego hrabiego i mówi: hopie, czy ty jest poważny? Ty chcesz sprzedać ten zamek tym kurwom, co ci z przodków twych, a mych panów zabili? Czyli się sufit na łeb? Nie spadł. Sędzia Soplica to jest brat Jacka Soplicy, który mi kurwa zabił pana tylko dlatego, że pan mu nie chciał dać swojej córki. Nie chciał, żeby jego córka mu dała. Straszny buc był i on był głupi i ja go nie lubię i musisz mi uwierzyć, on był głupi. On cały czas nas nachodził, nikt go nie... Chodził do nas do domu, nikt go tam nie chciał. On cały czas chodził, nikt go nie lubił, taki głupi. Aż w końcu mu dali czarną polewkę i on się obraził i zaszczelił stolnika mego pana. I ja go nie lubię i nie sprzedajemy zamku i nie ma tak. Gerwazy troszeczkę kłamał, troszeczkę nie kłamał. Jeżeli ktoś z was nie wie, co to jest czarna polewka, to wbrew pozorom nie jest to grupa śmiejących się murzynów. Tylko taka zupa z krwią, którą się podawało apsztyfikantowi, jeśli się chciało, że byłaby owy apsztyfikant się odapsztyfikantował. W rzeczywistości Jacek Soplica polewki nigdy nie dostał, gdyż o rękę Ewy Choreszkównej nigdy nie poprosił. Aczkolwiek faktycznie stolnika zajebał. Z zimną krwią. Najgorsze było to, że stolnik w tym czasie walczył z zaborcami. I przez to, że Soplica go zabił, to wszyscy pomyśleli, że no on trzyma z kacapami, więc no musiał spierdalać jak najdalej, bo by go dupskiem na pal nadziali. Hrabia uwierzył we wszyściuteńko i uznał, że taki chuj nie sprzedaje, ale jadę jeszcze śniadanie tam do nich ojebać. Po drodze ujrzał Zosię i jego reakcja była bardzo podobna do tej od Tadeusza. Potem jednak ujrzał, jak owa niewiasta karmi kury i powiedział: co kurwa karmisz kury? Serio? Kury? Dama karmi... Nie, no jaki żal w ogóle, dziewczyno, weź się. Co ty sobą reprezentujesz? Cała Polska patrz. Dziewczyno, trochę powagi. Potem poznał Telimenę i ona to mu bardziej do gustu już przypadła, gdyż była no podobnie przymądrzałą krową jak on. No i tak se czas leci, wszyscy zbierają sobie grzyby, rozmawiają, potem idą, wracają i jest obiad i siadają do obiadu. Jedzą sobie obiad, spokojnie, aż nagle wbiega krajowy i mówi: niedźwiedź w lesie, idziemy zabić niedźwiedzia, zajebać skurwysyna. Wszyscy mówią: wow, zajebiście, ale to może rano, bo zaraz będzie ciemno i nie ma sensu. Dzień trzeci! Tadeusza budzi stukające w szybę Zosia. No i on tak wstaje, no i tak się budzi, znaczy wcześniej się obudził.
Wstaje, tak patrzy, przygląda się przez okno, mówi: kurwa, stara mnie oszukała, przecież to nie, bo to przecież jak spotkał tą telimenę, jak jej kudły wszystkie wyszarpie, przecież jak ja ją zobaczę, to ja jej tak, no już ja jej pokażę, już ja jej dam. Znaczy już jej nie dam. Znaczy nie wezmę. Wcześniej jednak musiał udowodnić, że jest prawdziwym mężczyzną i zapolować na tego bydlaka. Tak naprawdę to jednak bardziej bydlak zapolował na Tadeusza i hrabię. I no byliby umarli, gdyby nie ksiądz Robak. Ksiądz Robak jako jedyny miał golda na serwie i trafił niedźwiedzia z dość sporej odległości chujową bronią. Te dwa błazny od psów się zaczęły kłócić, który to z nich zastrzelił tego niedźwiedzia. Jeden mówi, to ja zastrzeliłem niedźwiedzia, a ten drugi mówi, nie, bo to ja zastrzeliłem niedźwiedzia. I tak się kłócą, aż w końcu przychodzi Gerwazy i mówi, chuja, żeście zastrzelili. To wszystko zasługa księdza Robaka. Na całe szczęście wszystko się wyjaśniło. Znaczy w sumie to... Nie, na całe szczęście mam to w dupie. W każdym razie ksiądz Robak zbiera gromkie brawa i największe jeca są w tym, że najbardziej przyklaskuje mu Gerwazy. A Gerwazy nie lubi Jacka Soplicy. A ksiądz Robak to Jacek Soplica. Takie jajca. Po tym przygodzie nafaszerowany testosteronem Tadziu udał się z powrotem tam do domu i zobaczył znowu Zosię. I zgadnijcie, co zrobił. Miżdżącą się do niego telimenę zaś spławiał, co bardzo jej się nie podobało. Bardzo ją to zasmuciło, gdyż już zaczęła sobie snuć w głowie wizję małżeństwa z przystojnym młodzieńcem. Taka była smutna, że postanowiła odwiedzić świątynię Dymania. Ups, Dumania. Ten żart musiał się tu pojawić. To takie miejsce było w lesie, głęboko schowane. Po prostu chodziło o to, że telimena była wielką damą i jak robiła kupę, to nie chciała, żeby ją ktoś słyszał, więc chodziła bardzo tam daleko w głąb lasu i tam spokojnie się mogła wysrać. Tak naprawdę to nie, nieważne. Kurwiony Tadek też poszedł sobie połazić po lesie, widocznie... Kurwiony Tadek też poszedł sobie połazić po lesie i tam ją ujrzał. I początkowo było mu smutno, bo widział, że jest smutno. Aż nagle patrzy, a ona zaczyna kurwa... dziwnie się zachowywać. Staje i ma coś w rodzaju padaczki alkoholowej. Tak się czepie, macha łapskami i Tadek początkowo ma sporą bekę, a później sobie uświadamia, że ach, głupia, przecież usiadła na mrówki i pewnie ją teraz swędzi. Albo nawet szczypi, szczypie. Podbiegł tam do niej, pomógł jej wytrzepać ubrania, co namacał to jego. No i w sumie się w ten sposób pogodzili. Potem była kolacja i wszyscy na niej byli jakoś mocno podkurwieni. W powietrzu można było wyczuć zapach gówna, które się w ten dzień uzbierało i każdy każdemu chciał sprzedać dla psa w pysk. Podkomorzy, czyli taki koleś, który przyjechał do Soplicowa, żeby rozstrzygnąć ten spór o zamek, spróbował rozładować atmosferę, wręczając hrabiemu skórę tego niedźwiedzia. Ten uznał to jednak za ponury żart i powiedział, dobra, ja wezmę tego niedźwiedzia, ale kurwa razem z całym zamkiem. Podkomorzy mówi, ty weź chopie, ochłoń trochę, ja mam zajebisty plan ugody, zaraz wam go przedstawię, wszyscy będą zadowoleni. No i zaczyna tłumaczyć. Niestety, Gerwazemu się uznało, że jest to wspaniały, najlepszy moment na to, żeby nakręcić kurwa stare zegary. Co w tym złego, zapytacie? Ano to, że towarzyszył temu mniej więcej taki dźwięk. No nie robić takich rzeczy, jak ktoś mówi coś. W ogóle się nie robi takich rzeczy, jak ktoś jest. W ogóle się nie robi takich rzeczy. Gerwazy był troszeczkę chujem. Podkomorzy, że nie był w ciemie bity, to powiedział: ale weźcie z tego hałaśliwego benzfała, bo jak zaraz zajebie, no to przecież się krew poleje. No i ci, co byli od Sopliców, a było ich no dużo więcej, ruszyli na Gerwazego i ich hrabię i oni musieli uciekać. Jak już uciekli i byli sami, to Gerwazy podsunął hrabiemu pomysł, żeby zrobić na Soplicowo zajazd. Ten właśnie tytułowy zajazd z tytułu. Zajazd. Czym on był, zapytacie? Ano mówiąc najkrócej, to było takie dobre, staropolskie zajęcie komornicze. Problem jednak był taki, że Gerwazemu do bycia komornikiem brakowało mniej więcej tyle, co każdemu polskiemu stand-uperowi do każdego amerykańskiego stand-upera. Czyli... Thank you.
Mówiąc krótko, w tych czasach, gdy Polski nie było na mapie, egzekucje wykonywało się no, bezprawnie i bezpodstawnie. No więc nasz samozwańczy Lucjan Bem postanowił, że nazajutrz pojedzie do Dobrzyna namówić tamtejszą szlachtę, żeby Sopliców dojebać. Dzień czwarty! Kurwiony mocno na hrabiego sędzia uznał, że no zgłasza to do prokuratury. Przychodzi ksiądz Robak, czy jego brat, a nie wie, że to jego brat. Wy się śmiejecie z trudnych spraw i ukrytej prawdy, a oni pisząc swe historie się ewidentnie wzorowali na utworach naszego wielkiego wieszcza. No wypisz, wymaluj historia stamtąd. I Robak mówi ja źle lepiej zrobimy powstanie na Litwie, co się będziesz przejmował jakimś idiotą. A tak w ogóle to jestem, nie w smak mi bardzo, że mój syn, znaczy się twój siostr, bratanek się buja, zarywa do tej starej prókwy, jak przecież Zosieńka młoda jest wolna na wydanie. Ty weź zrób, żeby on się z tą Zosieńką hajtnął, a nie z tą wiesz dobrze kim. Sędzia mówi, dobra, spoko, ale hrabiemu i tak dopierdolę. Tu nic nie wskurasz. Mniej więcej w podobnym czasie Gerwazy jest już w Dobrzynie i tam gada z tamtejszym zaściankiem. Czyli taką, no, biedną szlachtą. Większość jej członków to byli idioci, przez co każdy pomysł, aby komuś wpierdolić, był tam przyjmowany z niezwykłą aprobatą. Początkowo było nastawienie, jedziemy na Ruski, chuj wie gdzie oni są, chuj wie gdzie Napoleon, chuj wie w ogóle co się, jedziemy na Ruski. Brytny Gerwazy postanowił wykorzystać tę ochoczość i wszystkich przekabadził na to, że może nie na Ruskich, a może na Sopliców, bo oni w sumie też są chujowi. Mówi, ej, to jest banda głąbów i zanim pojedziemy na Ruskich, to trzeba ich zlikwidować, no bo tak będzie łatwiej. Najbardziej szanowany z nich, Maciek nad Maćkami, był tak szanowany, że nikt go nie posłuchał, jak powiedział, że to chujowy pomysł. Poziom testosteronu już był tak gęsty, że no musieli jechać komuś zajebać, choćby nie wiem, to mu zająco, a nie było zająca w okolicy. A jak już hrabia przyjechał tam ze swoją konnicą, nie ma takiego słowa, to już w ogóle oni się zamienili w armię tych uruk hajów. Do tych takich brzydali agresywnych bardzo. Wieczorem w Soplicowie nikt się niczego nie spodziewał, więc nadal działy się tam trudne sprawy. Robak się zdradził w końcu sędziemu, że on to żaden ksiądz nie jest, tylko że on to jest jego brat Jacek. Telimena tatka porwała i mówi, słuchaj Tadeuszu, no ty mi powiedz, albo ty mnie kochasz, albo ty mnie nie kochasz, albo się hajtniemy, albo się nie hajtniemy, no ja jestem już dojrzała kobieta, muszę wiedzieć na czym stoję. Tadek jej na to, my hajtniemy. No kurwa, na pewno. I ona była zła bardzo i powiedziała, że jest łajdakiem i jemu się zrobiło smutno i postanowił, że idzie się zabić. No jak żeby inaczej, to już to romantyzm, jakby tam ktoś się nie chciał zabić, to autor by się przecież zesrał prędzej. Na jego nieszczęście, albo na jego szczęście plany likwiduje, krzyżuje mu hrabia, który już jedzie na Soplicowo i jak go widzi, to go bierze i porywa. Potem dojeżdża do Soplicowa, wszystkich profilaktycznie aresztuje, bo jakby ich nie aresztował, to by szlachta ich dupskiem na pal powbijała. No i potem ta szlachta dojeżdża i uznają, ej, chodźcie sobie zrobimy kurwa imprezę, taką najlepszą imprezę. I biorą i zaczynają zażynać tam bydło, robić z niego bograsz, kompot, wbijają się do piwnicy, kradną całe alko, a tam dużo tego było, woda była, wino było, nawet była nalewka. I robią jedną wielką imprezę, piją, jedzą, piją, piją, aż w końcu wszyscy zasypiają z przepicia alkoholowego. Dzień piąty! Rano szlachta się budzi, patrzy, a tu o kurwa, Ruscy przyjechali. Na czele z majorem Płodem, Płutem, majorem Płutem, takim gościem, który był bardzo niefajnym koleżką, gdyż przeszedł na stronę zaborcy. No jak tak można? No i wzięli, aresztowali tą szlachtę całą, tam ich związali, w dyby zakuli i mówią, o wam tu kurwa teraz takie krwawe gody zrobimy, że no krwawo będzie. Znaczy nawet nie będzie godu, po prostu mam wpierdolimy. W tym momencie wkracza jednak ksiądz Robak, który działa trochę w tej historii jak Gandalf w Hobbicie. Wszystkich ratuje co chwilę. Wpada i postanawia pokonać Ruskich własną bronią, czyli
nachlać ich spirolem. W międzyczasie potajemnie, jak Ruscy sobie pili, Team Soplica zaczął uwalniać tych z teamu Dobrzyn. Ten gnojek Major Put postanowił sobie troszeczkę zmacać tę limenę, co tak rozwścieczyło Tadeusza, że ten mu wypłacił luja ogłuszacza na mordę. Cały Epyw już chwilę później spróbował go zastrzelić, ale nie trafił. I to rozpoczęło regularną napierdalankę. Od tego momentu zaczęło być naprawdę ciekawe. Kłóceni Soplicowie i Szlachta Dobrzyńska łączą siły i zaczynają się napierdalać z Ruskim. Robak jak to robak ratuje życie ludziom. Sam jednak przyjmuje kulkę. Znaczy on rzuca się, przyjmuje kulkę za hrabiego. No i tak się leją, aż w końcu Major Put mówi: Tadeuszu, załatwmy to jak prawdziwi mężczyźni. Między sobą. Znaczy może ja nie, ja może wyślę kolegę, ale ty mógłbyś jak najbardziej. A co hrabia, że nie, to jak ty kolegę, to on też kolegę i w sumie zmienimy bitwę, ja się będę bił teraz z tym ziomem twoim. Zaraz mi się znowu bateria rozładuje, musimy przyspieszyć. W trakcie tej walki ten Put jednak był nieuczciwy i powiedział jednemu z żołnierzy: ty weź teraz zastrzel tatka. Tatem przestrzelił mu kapelusz, że i wszyscy się znowu wkurwili i znowu się zaczęli napierdalać. I tak się bili i szale zwycięstwa na korzyść naszych przechylił niejaki jak on się nazywał, Wojski, który uznał, że zajebista byłaby taktyka na drzewo. Pomocą kilku osób rozbujał sernicę, czyli takie duże jakby drzewo, w którym się suszyło sery. Znaczy to nie było drzewo, to taka, no nieważne, duże takie. Rozbujali to i przygnietli tym Ruskich. Tam dużo ich się przygniotło, ci co się nie przygnietli, to Gerwazy biegał, ich dobijał. Tego Majora Puta też zabił, więc od tego momentu można było powiedzieć, że był to martwy Put. Moja bateria sprawiła, że nie wiem już na czym skończyłem. Było o tej wieży? W każdym razie wszystko się skończyło, super! Warunki atmosferyczne bardzo pomogły naszym, gdyż no... pierdolnął strasznie mocny deszcz i dzięki temu do Soplicowania można się było praktycznie dostać. A to dobrze, że się nie można było po tej akcji dostać, bo nikt się o niej za bardzo nie mógł dowiedzieć, a jakby się Ruscy dowiedzieli, tam przecież by przyjechali i tam wszystkich za jaja powiesili. A tak to wszystko skończyło się subcio. Tadeusz wyjechał walczyć w armii Napoleona przeciwko kacapom, Zosieńka na niego czekała. I no miło było. Robak, czy tam jak to woli Jacek, przed śmiercią, gdyż no umarł, bo w ranę mu się wdała gangrena, no i umarł, opowiedział swoje życie całe, które no trzeba przyznać było imponujące dość. Aczkolwiek bateria mi znowu padnie, więc go wam nie opowiem. W każdym razie no on tam dużo walczył i w ogóle trochę taki życiorys podobny do Kmicica, powiedziałbym. Coś ten deseń, że źle postąpił i zmienił tożsamość i chciał rozgrzeszenia, rozgrzeszyć się, chciał w sensie odkupić winę. Dzień szósty! A w zasadzie to nie, w zasadzie to kilka lat później. Wszyscy się cieszą, wszystko super fajnie, no może oprócz Telimeny. No ale przyznajcie mi, dziewczyny, które oglądacie. No bo wzorując się filmową wersją utworu, to przyznacie mi chyba, że gdybyście miały całkiem realną wizję, może nawet okazję, aby się hajpnąć z Michałem Żebrowskim i no już byście się tak na to trochę nastawiły, a ostatecznie skończyłybyście u boku Piotra Gąsowskiego, no to chyba byłybyście troszeczkę zawiedzione. Albo byście się po prostu kurwa zabiły. Tadek się hajta z Zośką, Telimena z Rejentem, ktoś tam nieważny z kimś tam jeszcze nieważnym. I koniec. Kurto, Jezu, jak ciężko się to nagrywało. My.